Sobot 23 czerwca 12 CH Obc w wieku od 11 do 16 lat razem z 25-letnim trenerem piłkarskim weszło do jaskini Tham Luang w Tajlandii. Tam zastała ich burza, katera zalała podziemne tunele i odcięła im możliwą ucieczki. Przez 10 dni nie było wiadomo, co się z nimi dzieje. 2 lipca wszystkich odnaleziono żywych. Wci jednak są więzieni. Od kilku dni ratownicy i wolontariusze z kilku krajów PRB ich wydosta przecinek atak dostarczaj im tlen oraz jedzenie. Jak taka sytuacja może wpłynąć na psychik dziecka? Ciemności działaj bardzo przygnębiaj co? Odbieraj pewno siebie nawet największym twardzielom. MV w rozmowie z gazeta.pl Aleksandra Piotrowska, doktor psychologii z UW. Dr. Aleksandra Piotrowska podkryla, Ewane jest to, dzieci nie jest w jaskini same. Jest z nimi osoba dorosła, katera jest dla nich autorytetem i katera ich organizuje. Dzięki temu mog poradzi sobie z tej sytuacji bardzo dobrze i wyjść z niej z przekonaniem, CZ-owiek duo potrafi. Wyjść z jaskini umocnieni, wierzcy w swoje zdolności i możliwości radzenia sobie z trudnościami, mówi dr Aleksandra Piotrowska. Dodaje jednak, ryzyko załamania w takiej sytuacji jest bardzo duże. Podobnie jak lawinowe pogarszanie się nastroju w L.ECH obcy przewaj teraz rosło on w czasie. Wielodniowe poczucie zagrożenia własnego cia, to jest koszmarne doświadczenie. Istnieje ryzyko, w tej duej, 12-osobowej grupie, u niektórych CH obc w MOE dojdzie do załamania. Możliwe, pogarszanie się nastroj w potoczy się lawinowo, bo zaranie się negatywnymi emocjami, takimi jak strach. MOE przyjmowa posta kostek domina, katere się nawzajem wprawia i w ruch, tłumaczy dr Aleksandra Piotrowska. Psychologa podkryla, wiele zale Y od trenera. Jeli jest z nimi czujny doroc Y, to MOE nad tym zapanowa przecinek chociażby wydać co określone polecenia. Na przykład, teraz przechodzimy na drugi koniec jaskini albo na MPK, to daje poczucie sprawstwa, poczucie mocy, tłumaczy dr Piotrowska. Podkryla jednak, trener jest w trudnej sytuacji. Presja spoczywa i ta na nim jest niewyobrażalna. Przecie wie, CH obc w dużym stopniu zale Y od niego, dodaje, zdaniem dr Aleksandry Piotrowskiej. Istnieje spore ryzyko, u dzieci wystki zesp stresu pourazowego, PTSD, katery będzie mnie na nich wpływ przez kolejne lata. Jedynie co trzecia z ofiar tego zespołu jest w stanie poradzić sobie z nim bez poddania się terapii. Sytuacja bez wątpienia jest ekstremalnie traumatyzująca. Istnieje spore ryzyko, CH obcy wyjdzie z tego z traumy. I ze skojarzeniami katere, jak to bywa w stresie pourazowym, mok odzywa się przez wiele następnych lat w wernych, pozornie niezwiązanych sytuacjach. Katere BD im się kojarzy Y z jaskini, moe wywoła je nawet zganicie wiata, poczucie duszności czy burza. A niestety i w kraju, w katerym burze i ulewy występuj dosy CZ100. To wszystko moe stasi pocztkiem silnych. Elko wytrapcji, takich jak napady paniki, zaburzenia snu, kaopoty z koncentracji przecinek apatia czy nadmierna wrażliwo MV psychologa, i zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt, to, CH obcy sportowcami, graj w pikanoę. To zwiększa szans, przecinek sobie poraz. Bo sport umacnia CZ-owieka, uczy jak przewanie powodzenia, jak pokonywa trudności, umacnia wiarę w to, wysiłek i pokonywanie przeszkód ma sens, koczy się pozytywnie, mówi dr Aleksandra Piotrowska. Ale przecie zaburzenia stresu pourazowego stwierdza się CZ-100 werde zawodowych ochoniarzy. Czy zatem nastolatkowie mają szans wyjść z tej opresji bez szwanku? Pyta. W czwartek wieczorem w jaskini zginął Saman Gugnan, jeden z ratowników W. Katerzy dostarczali CH obcom tlen. Pytamy psychologa przecinek czy dzieci mogą obwiniać się za jego miel.